Za kilka dni przyjeżdża do Polski prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Ta wizyta odbywa się w trakcie procesu polepszających się stale stosunków politycznych między Rosją i Polską. Wzajemne gesty. Ostatni to przyjęcie przez Dumę uchwały w sprawie Katynia. Wraz z tą odwilżą polityczną, częstymi spotkaniami ministrów spraw zagranicznych Polski i Rosji, wraz z również tym takim polepszeniem się współpracy Rosji z innymi krajami NATO i Unii Europejskiej, oczekujemy zwiększenia czy polepszenia współpracy gospodarczej. Współpraca gospodarcza Polski z Rosją przeżywa i przeżywała różne koleje. Rosja to niewątpliwie dla Polski ważny partner gospodarczy. Przede wszystkim otrzymujemy stamtąd podstawowe surowce energetyczne, ropę i gaz ziemny. Pewnie jeszcze przez dłuższy czas będziemy te surowce kupowali, choćby z tego względu, że jest to najbliższe źródło dostawy. Polska oczywiście musi dbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne, o zróżnicowanie źródeł dostaw, ale jednak ze względu choćby na istniejącą strukturę gazociągów, ten gaz z Rosji będzie kupowany. Oczywiście zakupy tak wielkich ilości środków energetycznych, na które wydajemy bardzo wiele miliardów dolarów rocznie, powodują, że nie jesteśmy w stanie tego zrekompensować polskim eksportem. Stąd bierze się dość duży deficyt w naszych obrotach handlowych. Obroty całkowite w ubiegłym roku to było ponad 17 miliardów dolarów. I niestety polski eksport był nawet niższy od deficytu handlowego, czyli dużo mniej eksportujemy. Skąd się biorą te trudności? Po pierwsze z tego, że rynek rosyjski jest chroniony. Jest chroniony przy pomocy zarówno barier celnych, jak i tak zwanych barier pozataryfowych, czyli różnych norm, na przykład fitosanitarnych, norm innego rodzaju, określających pewne parametry, które musi spełniać towar, aby być dopuszczony na rynek rosyjski. Przy czym te normy często są bardzo wyśrubowane i na przykład dużo ostrzejsze niż w Unii Europejskiej. Przy pomocy takich właśnie barier Rosja chroni swój rynek, zdaniem naszych eksporterów, w sposób nadmierny, stąd trudno się nań dostać. Rynek ten jest bardzo, jest pełen innych eksporterów, czyli krótko mówiąc, jest tam duża konkurencja i żeby sprzedać towar, naprawdę trzeba mieć bardzo dobrą ofertę. Druga sprawa to jest właśnie czynnik polityczny. Zwykle jest tak, że z tymi krajami, z którymi Rosja utrzymuje dobre kontakty, na których Rosji zależy, obroty są dużo większe. Nie tylko dlatego, że jest duży sektor państwowy, ale również i, jakby to powiedzieć, eksporterzy z tych krajów są lepiej po prostu traktowani. Myślę, że w tej chwili nadchodzi taki okres, że Polska będzie do tej grupy należała. Ale zawsze będziemy pamiętali o tym, że jeszcze nie tak dawno, w 2005 roku, został wstrzymany właściwie cały eksport polskiego mięsa i innych towarów rolno-spożywczych pod pewnymi pretekstami, być może częściowo uzasadnionymi, ale nie, jak gdyby reakcja była przesadna, prawda? I na pewno nie była umotywowana merytorycznie, więc te obawy jakoś tam istnieją. Mimo wszystkich trudności jednak o ten rynek powinniśmy zabiegać. Polska jest bardzo małym inwestorem na rynku rosyjskim. Bierze się to przede wszystkim z tego względu, że nie mamy dużych kapitałów, które moglibyśmy lokować poza Polską. Tych inwestycji jest niespełna
550 milionów dolarów według źródeł rosyjskich. To są niewielkie inwestycje, przetwórstwo różnego rodzaju towarów trafiających później na rynek. Rosyjskie inwestycje w Polsce są kilkukrotnie większe, to jest niespełna 2 miliardy dolarów. Głównie to jest rurociąg, Europol Gaz, firma, gdzie udziały mają Rosjanie i w całą infrastrukturę energetyczną. W innych dziedzinach inwestycji rosyjskich jest mało. Rosjanie twierdzą, że Polska im blokuje dostęp do swojego rynku inwestycyjnego. Czy tak jest naprawdę, trudno powiedzieć. Co trzeba zrobić, żeby ta współpraca wyglądała lepiej i w sensie eksportu, i w sensie inwestycji? Otóż przede wszystkim musimy dostrzegać, że Rosja to nie tylko Moskwa, to nie tylko Petersburg, to nie tylko okręg kaliningradzki, że istnieje wiele regionów Rosji, które mają pewną autonomię pod względem gospodarczym i mają swoje środki właśnie na rozwój inwestycji. I taka współpraca i obecność tam polskich firm mogłaby znacznie poprawić saldo naszej wymiany. To jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że w tej chwili Rosjanie mało wiedzą o możliwościach eksportowych Polski, o naszych towarach, usługach. Czyli krótko mówiąc, za mało jest promocji polskiej gospodarki w Rosji. Po trzecie, wreszcie nawiązując do tego, co już mówiłem, no, należy teraz bardzo wykorzystać ten dobry klimat polityczny. W tej chwili sami się przekonamy, że drzwi przed nami będą szerzej dużo otwierane, więc trzeba tam po prostu wchodzić i oferować swoje oferty, towary, usługi i trwale wchodzić na rynek rosyjski. Zawsze do Rosji wysyłaliśmy sporo żywności. To był taki nasz naturalny odbiorca. To się zmieniło. W ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku wysłaliśmy tam żywności tylko za 550 milionów dolarów. Mówię tylko z tego względu, że takie kraje jak Niemcy czy Wielka Brytania kupują tej żywności od nas czterokrotnie więcej, a Czechy dwukrotnie więcej niż Rosja. Więc widać, że to już nie jest ten importer, gdzie kiedyś sprzedawali w Polsce wszyscy eksporterzy i wszystko było brane za dobre ceny. W tej chwili tam już jest duża konkurencja, są bariery, o których wspomniałem i towary polskie, rolno-spożywcze jest coraz trudniej lokować. Również ogłoszona niedawno przez prezydenta Miedwiediewa strategia bezpieczeństwa żywnościowego Rosji, która zakłada daleko idącą samowystarczalność, jeśli chodzi o zaopatrzenie w podstawowe środki spożycia, powoduje, że na pewno nie będzie eksporterom łatwiej na rynku rosyjskim. To wszystko musimy brać pod uwagę i zastanowić się jednak, czy nie warto właśnie w ten przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego inwestować, aby on pracował w oparciu o polskie surowce i gotowe, przetworzone towary sprzedawać tam na rynku, no jako towary już oczywiście rosyjskie. Wiele jest takich pytań. Na pewno one będą omawiane w trakcie wizyty prezydenta Miedwiediewa. Myślę, że dobrze byłoby, aby częściej spotykali się przedstawiciele biznesu. My spotykamy się z naszym partnerem, z Izbą Przemysłowo-Handlową Federacji Rosyjskiej kilkakrotnie w ciągu roku. Mamy wspólne programy szkoleniowe. Ale tego wszystkiego jest za mało. Trafiamy niestety też do tych większych tylko ośrodków. Nie mamy możliwości ani finansowych, ani organizacyjnych, aby odwiedzić mniejsze ośrodki i tam zachęcić przedsiębiorców rosyjskich do współpracy z Polską. Powinny się na to znaleźć środki i myślę, że warto byłoby, aby wspólnie na to łożyli i przedsiębiorcy, czyli sektor prywatny, ale również sektor publiczny, czyli przede wszystkim Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.